Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku z Gotowych na Wszystko. Słuchajcie, ostatnio nam zdedził ten, jak miał na imię brat Franka, ten nada? Daniel. Tak, zdedził nam Daniel i oczywiście będziemy pocieszać dziewczyny, nie wszystkie. Skoczymy później do Franka, natomiast standardowo zaczniemy sobie od gotowania. Nie specjalność, a artysta. Stek po wiejsku. No nic, możemy robić jakiś wiejski stek, no spoko. Na razie się wydaje proste. Cyk, cyk. Dawaj. Jej! Możemy to podać. Możemy spróbować to, czy już nie ma. Nie ma. Nie wiem jak z tym konkursem gotowania. Ale spoko, dobra. To... Majka nie musimy pocieszać. Chodźmy do Linet. Albo zacznijmy sobie od Susan. Ja sobie kliknę tylko, żeby mi ten post więcej tych. Czy powiadomienia, dziękuję. Gdzie po tych kwiatkach? Pukaj tam. Susan. Nie ma wina, że się grzebie idąc do drzwi. Tylko w ogóle pozycja. Aha, no tak. A tak mam być o 7 ubrito, to może rzeczywiście skoczmy sobie do Franka. Cześć. No co, przyszło się spotkać z Frankiem. Czego? Wyraziłaś się. Musiałam. Mhm.
No to dawaj. Nie, idź dawaj. Ups. Dzięki, Idi, chociaż raz się przydałaś. Mogę z nim jeszcze ten? Cóż, myślałam, że coś tam można, ten... Drzwi są zamknięte, światło zgaszone, i mówi, że Frank już jest w tle, Ferbi ostatnio coś niebezpiecznym miejscem, szczególnie do Franka. Czyli pewnie się nie uda za pierwszym razem. O, Frank! W ten sposób. Zresztą musiałam sobie gonić. Byłem przeszukiwany. Niedawno odpowiedziałem pytanie, kiedy tu jechaliśmy. Są posterunku policji. No dobra. Więc po prostu trzeba w odpowiedniej kolejności przeklikać. Brawo, kina. Nie, dzisiaj mam orientację level, ja pierdolę. Okej. Do ogarnięcia. Jakiś początek. Dobra. No spoko. Spoczyń. Ustalanie faktów. Cześć.
Oczywiście, że doskonale wiem, co ma na myśli. Chodzili dwaj mężczyźni, dobra. Majku Delfino i Carlosie Solisie, brawo. Zajebista scena. Mogę go jeszcze wyskoczyć teraz i go przejechać, nie? Już czas porozmawiać z Majkiem. Mam jeszcze czas do 7, więc spoko. Mike! Dobrze, nie muszę już do niego pukać, nie muszę czekać, aż gdzieś tam polezie, żeby później przyjść i otworzyć mi drzwi. Siemaneczko! No. Okej. Ja sobie nie żartuję. Powiedzmy. Dobra. To idziemy do Suzanne sprawdzić alibi Majka. Jak mi Suzanne znowu powie, że się będę z tobą widzieć o 7, to cię chyba kopnę w dół. Po prostu cię kopnę. No siema. Susan. Oczywiście, że tak. Nie, no, oczywiście, że nie.
Kropa, zasłaniasz mi. Samotnie wracał do domu o tej porze, mieszkając po drugiej stronie ulicy. Spoko. Dobra. Dzięki za rozwiązanie tej sytuacji. Fan potrzebuje nowej odpowiedzi, nie może ich znaleźć sam. Dobra, na razie trzeba iść jeszcze pogadać z Carlosem, jeszcze mamy czas. Także ruszamy do Carlosa. Ale bardzo fajnie zrobione zagadki kryminalne, wplątane są w to jakieś takie prawdziwe sposoby działania osób z gry. Znaczy osób w sensie z serialu, o. Tak, Carlos. Cześć. Chciałem wiedzieć, złudzenie, ale chrustanie jest agresywne. Jezus. Facet z myszką. A, w ten sposób. To fuk. Ej, bo mi wyłączysz kompa i cię kopnę w dupę. Okej. Spoko. Okej. Dobra.
Idziemy do domu. Ugotujemy sobie coś jeszcze. Mogę zrobić pranie przy okazji. Także ogarnijmy sobie mieszkanko i ugotujemy. I na tym sobie na dzisiaj skończymy. Ja sobie ten filmik wyrenderuję i wrzucę na jutro. Myślę, że jeszcze krótki odcinek może być w przyszłym tygodniu, natomiast później już wracamy normalnie do odcinków niewyjazdowych. W sensie takim, że nie muszę się gdzieś tam streszczać, bo wyjazd czy coś. To jest dużo krojenia, nie podoba mi się to. Raz, dwa, trzy. Już ciul. Na 350. A nie to, tylko to i to. I cyk. Powiem wam, że tutaj jest trochę pitolenia. To krojenie, no po prostu nie wyrobi się w czasie. Ale i tak jest 4,5, więc spoko. Nie, nie pow... No to powtórz. Czekajcie, zaczniemy od tego. Cyk, cyk. Tutaj. Cyk, cyk. O, perfetto. Już. Nie rozgrzałem piekarnika 350. Ale żeby to spierdoliła! Wiecie, jaką byśmy mieli zajebistą ocenę za to? Dobra, misiaczki, to tyle na dzisiaj. Więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was kina. Trzymajcie się. Cześć!